Witam po krótkiej prezentacji muzycznej. Teraz troszeczkę opowiem o tej mapie co i jak. Żeby mapa wam działa, musicie pobrać mody. Będą one w drugim linku. Jest taki modpak kilku modów. W tym modpaku znajdują się te bramy do otwierania. Znajduje się silos na kiszonkę, silos zbożowy taki oraz obora. Niestety bez tych modów mapa nie będzie miała tego. Całego sparsu będzie. No ale by tego silosa nie miała, a jednak no chcemy, żeby ta mapa miała wszystko w sobie, tak więc po prostu trzeba tamte mody dodać na moc i będzie wszystko ok. Nie trzeba tych rzeczy ustawiać, one są już automatycznie ustawione, wystarczy po prostu mieć tylko te mody. Po prostu chciałem to wam nagrać i to wyjaśnić, bo nie każdy będzie wiedział to i potem będą dlaczego nie ma mapy, tego nie ma tego. Ogólnie tak, mapa nie jest skończona w 100%, mapa była robiona pode mnie, wydaje ją z takiego powodu, że po prostu mi się mapa znudziła i nie będę miał na niej ochoty już grać, a może komuś się spodoba, może komuś się przyda. Ogólnie tak, mapa posiada wszystkie farmlandy kupowane, ceny są też w miarę ok porobione, jak widzicie, duże landy, duże ceny. Dziękuję Michałowi właśnie za pomoc, tu macie też te triggery, wszystko. Ogólnie niestety nie ma minimapki, ale landy są kupowane, nie ma też misji. Ogólnie chodzą dalej, tak ta mapa wygląda, mamy gospodarstwo, taki klimat polski, to bardziej trzynastki, jakieś duperele. Po prostu wam tę mapę pokażę, bo potem będzie, że pobraliście jakiegoś kota worku. Tak to wszystko wygląda, ogólnie jesteśmy na skupie, skup jest działający. Mapa posiada też działający skup, tutaj wjeżdżamy, mapa też ma działający trigger na kupowanie zwierząt, jak widzicie wszystko da się kupić, pojawiają się nam w oborze. Mapa posiada jakieś przystanki, posiada złomowisko statyczne, no i to jest tyle, mam nadzieję, że mapka podoba. Mówię, pobierzcie tamte mody, mapa nie jest najlepsza, po prostu robię ją dla siebie, a nie dla kogoś. No i co, pobierajcie, lajkujcie, trzymajcie to do końca odcinka, na razie, cześć!